Akt prawa miejscowego jest aktem normatywnym, który zawiera wskazanie praw i obowiązków osób, do których adresowany jest taki akt. Akt prawa miejscowego obowiązuje tylko na określonym obszarze. Tym obszarze, który jest związany z tym organem, który wydał dany akt, czyli będzie to gmina, czy będzie to powiat, czy samorząd województwa. Akt prawa miejscowego jest aktem normatywnym, który jak wspomnieliśmy, wywołuje pewne prawa i obowiązki, czy nakłada prawa i obowiązki na mieszkańców danego regionu. Gminny program nie jest aktem prawa miejscowego. On stanowi tak zwany akt wewnętrzny, ponieważ on nie nakłada praw i obowiązków na mieszkańców gminy, tylko jest takim dokumentem planistycznym, co będzie wykonane w ramach profilaktyki antyalkoholowej.